podróżnikami spotykamy się przy kajakach. Wprawdzie nie nad rzeką Wartą, a w Cieszynie. Ale nie o miejsce chodzi, a wspomnienia z ostatniej wyprawy. Jest o czym opowiadać, bo jak się okazuje, tegoroczny spływ do spokojnych nie należał. Rzeka Warta zafundowała Leszkowi Szurmanowi i Pawłowi Wiśniowskiemu sporo wrażeń. Rzeka inna niż Wisła, inna niż Odra, bo wążejsza, ale bardziej taka urozmaicona, bo pierwszy etap to było przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, Wieluńską, więc piękne lasy sosnowe wzdłuż rzeki, więcej miejscowości różnych, marin po drodze, które no... Różne są, nie ma tej nasza ta kultura wodna może się dopiero rodzi w Polsce. Zaczyna się budować trochę takich przystani dla kajakarzy, dla tych, którzy mają łodzie motorowe. Więc jest tego coraz więcej. I dobrze, bo przynajmniej tak ludzie sobie spędzają fajnie czas. Płynęli dla przyjemności, bo lubią, ale mieli również cel. Chcieli zdobyć turystyczną odznakę Warty. Pamiętali także o fundacji Być Razem z Cieszyna, pod szyldem której płynęli i którą starali się po drodze promować. Bo się ludzie pytali, co to za banery, co to, co tamto, no więc mówiłem też. Dużo nie było zbytnio kontaktów z urzędami czy coś, bo wszędzie pozamykane. Niestety dla drugiego podróżnika wyprawa zakończyła się zbyt szybko. Pan Paweł musiał przerwać spływ. Jestem bardzo szczęśliwy, że żyję, że jestem tutaj z wami. No niestety nie udało się. No był wypadek. Był wypadek, wysoki stan wody. No i te przenoszki po prostu, bo czasami żeśmy mieli dwie, czasami trzy przenioski w ciągu dnia i te nasze bagaże no nie były tak super dokładnie przywiązane. A w tym momencie właśnie, w momencie tego wypadku, no woda tak pała, że po prostu pociągnęło mnie na wodospadzie. Wodospad, który był pod kątem, pociągnęło mnie tyłem. Mi dziób został w górze No i pod kajakiem, pod tymi wszystkimi torbami, pod tymi rzeczami, nurt taki szybki, że nie było możliwości żadnej pomocy. Jakoś, no udało się mi jakoś wydostać spod kajaka. No i później po czasie takiej szamotaniny z wodospadem, no jakoś udało się. Ale później coś tak, czy mówię, Lechu, ale jakoś słabo słyszę. Dopiero po tego, na następny dzień rano, Lechu, ja nie słyszę. Ale później do tego jeszcze doszła noga. No i powrót do Cieszyna i najpierw lekarz, później szpital. A tam jeszcze przy okazji Lecha w ten dzień rano, jak żeśmy dzwonili właśnie po posiłki, żeby mnie zatransportować do Cieszyna, byliśmy tylko dwaj w tym miejscu, w Działoszynie, na tej przystani, nie? No i nagle się zjawiło, dwie osoby się zjawiły, no, szukały jakichś pustych puszek, jakichś coś tam poszukiwały i nagle się rozeszli, no ale się okazało, że od Leszka telefon też poszedł. I także Lechu został bez telefonu. Dwa lata temu pan Paweł również nie dokończył wyprawy, ale nie poddaje się i jak nieśmiało przyznaje, być może jeszcze zobaczymy go w kajaku. Żona mi powiedziała tak, absolutnie koniec rowera, i koniec kajaka, ale tak myślę, może gdyby nie te 76 kilo bagaży, no nie mówię nie, dlaczego nie Dunajec na przykład bez bagaży? O. Kradzież i wypadek kolegi nie zniechęciły Leszka Szurmana, podróżnik dotarł do celu samotnie. Dopłynąłem do ujścia Warty, do Kostrzynia nad Odrą. No jak już tam dopłynąłem, no to popłynąłem sobie dalej Odrą do Szczecina, ze Szczecina jezioro małe Dębie, duże Dębie. No szkoda, że nie udało mi się to z Pawłem zrobić, bo Paweł miał naprawdę trudny i ciężki wypadek. Na tym nie koniec, w planach mają już kolejne rzeki. Dunajec? No a jak Pawłowi by coś nie wyskoczyło, to chciałbym zrobić drugą część pętli wielkopolskiej. Nie dotarli do celu razem, nie obyło się bez przygód, ale jak wspólnie przyznają, warto było Wartą płynąć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.